Witajcie w sezonie 2015 na Red Bull MotoGP Rookies Cup. Akcja nabierze tempa tutaj w Jerez. Oczekujemy, że będzie to fantastyczny sezon. Rozmawialiśmy z kierowcami, co powoduje, że Rookies Cup jest wyjątkowy. Rookies Cup to puchar, gdzie startuje 24 kierowców, a wyścigi są rozgrywane przy MotoGP. To kolejny krok po schodach w karierze do MotoGP. Fani i kibice są wspaniali. Jazda po tym samym torze, co MotoGP, daje mi dodatkową motywację. Dla młodych kierowców zima była długim okresem oczekiwania. Nie mogą się doczekać powrotu na tor. Bo Ben Snyder, Oli Simpson, Oscar Gutierrez. Oni są czołową trójką, ale to tylko fragment całej historii. Posłuchajcie, co sami mają wam do powiedzenia. Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że nie dostajemy punktów w kwalifikacjach. Najważniejsze są wyścigi. Na pewno będzie zabawnie. Drugie miejsce jest dla mnie dobrym wynikiem. Mamy dobry setup na jutrzejszy wyścig. Nie mogę się doczekać. Tempo było dobre. Myślę, że mogę walczyć o wygraną albo o podium. Oto co myślą liderzy. Oczywiście pozostali kierowcy mają inne wyobrażenie na ten temat. Myślę, że czarnym koniem tych zawodów będzie Kaito Toba, który ruszy z czwartej pozycji. Niezbyt dobry start w wykonaniu Ben Snydera, za to szybko ruszył Oli Simpson, to ten w żółtym kasku z numerem 45, który jest liderem w pierwszym zakręcie. Ben Snyder spada na trzecie. Jest trzech kierowców, którzy walczą teraz o pozycję lidera, ale wygląda na to, że Ben Snyder obejmie prowadzenie. Bok w bok, świetny start Simpsona i Garcia, a z utworzonego przez nich tunelu aerodynamicznego korzysta Di Gianantonio. Włoch wyprzedza ich obu. Ben Snyder prowadzi w zakręcie przed Gutierrezem, Simpsonem oraz Kaito Toba. Simpson zabrał teraz pozycję Japończykowi. Ben Snyder wypracował sobie przewagę, ale Gutierrez łapie się w tunel aerodynamiczny. Ben Snyder wygrywa tuż przed Gutierrezem, Simpsonem, Japończykiem, Toba. Myślałem, że Gutierrez wyprzedzi mnie na ostatnim zakręcie, więc opóźniłem hamowanie. Było już za blisko do mety i nie zdążył mnie złapać. Byłem pierwszy i jestem bardzo zadowolony z pierwszego podium w tym sezonie. Wspaniały start sezonu Rookies Cup 2015. Siedmiu zawodników walczyło o zwycięstwo aż do ostatnich metrów. Do ostatniej chwili nie byliśmy w stanie przewidzieć, kto przekroczy metę jako pierwszy. I tak jak widzieliśmy wcześniej, Toba był czarnym koniem zawodów, do samego końca walcząc o wygraną. Jesteśmy przekonani, że będzie w stanie to powtórzyć. Bo Ben Snyder znów nie wystartował idealnie i tak jak wczoraj Simpson prowadzi stawkę, a za nim Gutierrez. Ponownie Ben Snyder próbuje odzyskać trzecie miejsce, które stracił na rzecz Toby. Holender jedzie z dużą przewagą sam, lecz wciąż nie wiadomo, kto zajmie drugie miejsce. Czy będzie to Di Gianantonio z numerem 21? Dwóch Japończyków, Sasaki i Toba, zderzyło się w ostatnim zakręcie. Ben Snyder wygrywa przed Di Gianantonio oraz Simpsonem, Florido, Bulon i Gutierrezem. Na ostatnim okrążeniu byłem drugi i dowiozłem miejsce do mety. Jestem bardzo szczęśliwy. Przez cały wyścig fajnie walczyliśmy. Na ostatnim zakręcie dwóch Japończyków wywiozło się z toru. Czasy okrążeń miałem dobre i powtarzalne. Cisnąłem mocno do przodu przez cały wyścig. Systematycznie powiększałem swoją przewagę i wygrałem. Mieliśmy w tym wyścigu absolutnie wszystko. Świetnych kierowców, walkę na ostatnim okrążeniu, a nawet ostatnim zakręcie, która była aż za bardzo zacięta. Możemy spodziewać się niesamowitego sezonu.